gdzieś ten kontakt po prostu ucichł na chwilę. Natomiast ja cały czas z Sylwią jestem w kontakcie na Instagramie. Piszemy ze sobą. No to jest oczywiście Sylwia Gaczorek. Miałam ostatnio z nią wywiad i mam wrażenie, że wasze relacje uległy nieco ochłodzeniu. Czy dobre są moje refleksje? Muszę tutaj powiedzieć bardzo ważną, istotną rzecz. Dlatego, że u nas wszyscy śledzą nasze przyjaźnie, nasze relacje. I jeżeli my już dłuższą chwilę nie nagrywamy nic, nie wstawiamy, to dla ludzi to jest wiążące z tym, że gdzieś ten kontakt został albo zerwany, albo nie mamy kontaktu z tymi osobami. To samo w sumie. Ja, słuchaj, od mojego ślubu widziałam się 3 razy z moją świadkową. Rozumiesz? Z Żanetą. Czy tam może z 4. Widziałam się z Olą Nowak, z moją druhną. 3 raz się ostatnio widzieliśmy. Ostatnie. Wszyscy są tak mocno zapracowani. W życiu Sylwii bardzo dużo też się wydarzyło, o czym ona też mówiła w internecie. I gdzieś tam po prostu, my się absolutnie nie pokłóciłyśmy. Gdzieś ten kontakt po prostu ucichł na chwilę. Natomiast ja cały czas z Sylwią jestem w kontakcie na Instagramie. Piszemy ze sobą, gdzieś tam ostatnio o kilka tematów poruszyłyśmy, żeby być na bieżąco, co u nas słychać. No i taki jest plan, cały czas się nie możemy spotkać. Ciężko jest też się zgrać, jak albo nas nie ma, bo Sylwia podróżuje też cały czas praktycznie. Tak, więc po powrocie z wakacji mamy się spotkać, chyba wraca jutro. Okay. Także jutro mamy właśnie iść na obiad.